Obchody 41. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność odbyły się we wtorek w Suwałkach. Była msza święta w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Po niej zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, obeliskiem upamiętniającym księdza Jerzego Popiełuszkę oraz pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 maja. Głos zabrał Józef Mozolewski, przewodniczący zarządu regionu podlaskiego NSZZ Solidarność. To już 41 lat. W zasadzie dwa pokolenia. I to, co powiedział ksiądz w czasie kazania, rzeczywiście to najnowsze, młode pokolenie nie wyobraża sobie to, co miało miejsce 41 lat temu. Czyli dążenie do wolności, dążenie do demokracji, dążenie do swobód obywatelskich. I kiedy w 1980 roku powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, to dzisiaj święty Jan Paweł II, wówczas Ojciec Święty, powiedział do nas: ale piękną nazwę przyjęliście. Solidarność. Solidarność to nie tylko ten znak. Wcześniej kwiaty pod Dębem Wolności złożyli Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, wspólnie ze Zdzisławem Przełomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach, i Romanem Rynkowskim, zastępcą prezydenta. NSZZ Solidarność to ogólnopolski związek zawodowy powstały dla obrony praw pracowniczych, który był głównym ośrodkiem opozycji przeciw komunizmowi i władzom Polski Ludowej. Związek został zarejestrowany na mocy tzw. porozumień sierpniowych, podpisanych między rządem i komitetami strajkowymi w 1980 roku. Po fali strajków i protestów, która ogarnęła wtedy cały kraj.